Moje uszanowanie z tej strony młody Deep. Witam na moim kanale poświęconym projektom z segmentu Web3, czyli grom na blockchainie. Grom, które prócz satysfakcji z grania czasami pozwalają uciąć kilka centów. W dniu dzisiejszym zajmiemy się czymś, co gracze lubią najbardziej, czyli gamingowe airdropy Zanim jednak przejdziemy do meritum, pamiętajcie, że wszystko to, co usłyszycie w tym materiale, to jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie na dane zagadnienie aby treści tu zawarte traktujcie informacyjnie. Aby nie tracić cennego czasu, lecimy. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie projektowi Big Time, czyli niesamowicie prężnie rozwijającemu się MMORPG. Ja wiem, że teraz z racji tego, iż bezca i większość graczy generalnie o tym projekcie zapomniała, natomiast ja uważam, że jest to jeden z niewielu w tej chwili na rynku, któremu należy się przyglądać bardzo mocno, i to już nawet nie chodzi o to, iż to co tutaj twórcy chcą nam zaprezentować bardzo mocno zbliżone jest do takich gigantów jak World of Warcraft czy Albion. Big Time jest projektem, który jest rozwijany od minionej hossy. Dzięki finansowaniu, które udało im się pozyskać, zebrali naprawdę potężną grupę deweloperów liczącą kilkudziesięciu ludzi, którzy pracują cały czas nad rozwojem tej gry. I to powiem Wam widać na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy. Otóż Big Time jako chyba jeden z nielicznych projektów wypuścił grywalną, pełnoprawną wersję, grywalną wersję alfa. Co prawda, w pewnych aspektach pozostawiała wiele do życzenia, niemniej jednak tutaj trzeba zaznaczyć bardzo wyraźnie, że mogliśmy w trybach kooperacji, jak to w rasowym MMORPG, eksplorować różnego rodzaju lochy, dungeony, lasy oraz ogólnie świat Big Time. Jeżeli się zastanawiacie, jakim sposobem twórcy Big Time pozyskali to, to finansowanie, to przypomnę tylko, że przede wszystkim były prowadzone różnego rodzaju sprzedaże, asetów z tego uniwersum, które nie są niezbędne do tego, aby grać w samą grę. Ale do tej kwestii pewnie przyjdziemy w osobnym materiale. Ja w dniu dzisiejszym chciałbym poświęcić kilka chwil przede wszystkim airdropowi, ponieważ mamy dokładnie rozpisane informacje na temat airdropu w końcu airdropu, który zrobi Big Time. A więc lecimy. Oczywiście wszelkie informacje dotyczące całego ekosystemu Big Time znajdziecie na Wikipedii Big Time. Link standardowy jeszcze w opisie tego filmu. Każdy będzie mógł sobie tutaj zerknąć i przeczytać i wgryźć się w dodatkowe szczegóły, które traktują o każdym aspekcie, jeżeli chodzi o, o Big Time. Ja natomiast, tak jak wspomniałem, chciałem się skupić na tym airdropie. Słuchajcie, rzecz najistotniejsza, jak pokazuje nam tutaj grafika, każdy w zasadzie każdy gracz będzie miał możliwość miał szansę na odbiór różnego rodzaju skrzynek i jak widzicie, nie musimy posiadać space'ów, czyli planet do tego, aby móc odbierać i załapać się na airdropy. Gracze, którzy tych space'ów nie posiadają, będą się zaliczali do, do grupy graczy B, i to będzie upoważniało nas wszystkich do odbioru przedmiotów epickich oraz komonowych. Ci z graczy, którzy posiadają space'y będą jeszcze mogli załapać się na przedmioty mityczne. Kwestia najistotniejsza z tej grafiki jest taka, aby w ogóle móc brać udział w tym airdropie, przede wszystkim musimy posiadać jakikolwiek aset z tej gry. Aset w postaci właśnie wspomnianego wcześniej space'u, jakiegoś przedmiotu, który nam wydropił w samej grze, czyli przedmiotu kolekcjonerskiego lub specjalną odznakę, którą można było pozyskać na Binance. I teraz rzecz najważniejsza, słuchajcie, ponieważ to zasługuje naprawdę na duże oklaski, jeżeli chodzi o Big Time. Mało który projekt w taki sposób podchodzi do airdropów. Przede wszystkim, Big Time będzie zrzucał całą masę różnego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w liczbie 145 tysięcy sztuk, dodatkowo również będą zrzucane tokeny Time. To jest bardzo istotna rzecz. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o informacje szczegółowe dotyczące airdropu samych tokenów Time, nie mamy zbyt wiele. Czekamy, tutaj twórcy obiecują, że w niedługim czasie się dowiemy, natomiast wiemy, że na pewno takowy będzie. Jeżeli chodzi o przedmioty kolekcjonerskie, kilka dni temu pula ta została zwiększona i osiągnęła limit 145 tysięcy. Jeżeli chodzi o tokeny Time, zostanie zrzuconych, rozdystrybuowanych na graczy 130 milionów sztuk tego tokenu. Stanowi to mniej więcej 10% zapotrzebowania do stworzenia wszystkich przedmiotów kolekcjonerskich, które oczywiście możecie sobie znaleźć również na tej stronie. Jak widzicie, wszystkie nagrody zostaną wrzucone w specjalne mystery boxy. I w zależności od poziomu rzadkości danego mystery boxa zawiera on różnego rodzaju rzadkie przedmioty. Jak widzicie, tych przedmiotów komonowych, takie nazwijmy mystery boxów komonowych, jest najwięcej, czyli 75 sztuk. Premium giftów e, mamy około 45. No i oczywiście tych specjalnych special giftów mamy tylko 7500 tysiąca z haczkiem. Ale jak widzicie tutaj nagrody. Są zdecydowanie lepsze. Jeżeli chodzi o zawartość tych skrzyń, to przede wszystkim będą to przedmioty do wyposażenia naszego, naszego space'a, naszego bohatera. Przedmioty użytkowe, które możemy wykorzystać do craftingu i nie tylko. Teraz sprawa najważniejsza, jak się na danego airdropa załapać? Przede wszystkim musicie wiedzieć, że pierwszy snapchód miał już miejsce 30 stycznia. Ja ten materiał niestety nagrywam dwa dni później nie byłem w stanie wcześniej, natomiast na moim Twitterze informacje o tym airdropie rzucałem, także jeżeli śledzicie, to na pewno nie przegapiliście tego wydarzenia. To ważne, lutowy airdrop, który będzie pierwszym z dostępnych, a będzie, przypominam, 8 zrzutów, 8, przez 8 miesięcy zostaną dystrybuowane nagrody, pierwszy będzie w lutym, nie będzie wymagał gameplayu. To jest bardzo istotne, za chwilę o tej kwestii opowiem dokładnie. Poniżej tej grafiki, jak widzicie, mamy rozpisane dokładnie, jakie przedmioty, w jakich ilościach będą dystrybuowane w poszczególnych miesiącach. Także jak widzicie, im dalej w las, tym nagród będzie coraz więcej. Jest to bardzo fajna opcja, i myślę, że tutaj twórcy takim zagraniem zaplusowali sobie wśród społeczności. Teraz kwestia najistotniejsza, czyli jak się załapać na dany airdrop. Oczywiście oprócz tego snapshotu, który będzie sprawdzał to, czy na naszym koncie posiadamy różnego rodzaju asety, o których wcześniej wspomniałem, również będzie istotny to, czy bierzemy udział w rozgrywce w big time. Jest to cholernie mocno istotne, ponieważ przyznam szczerze, takiego podejścia do airdropu chyba nie, nie realizował żaden projekt. Twórcy Big Time starają się de facto trochę wymusić na graczach aktywność samej grze i to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie, ponieważ wychodzi na to, że będzie specjalny system, który będzie zliczał punkty airdropu na naszym koncie. Będą brane pod uwagę oczywiście przedmioty, o których wspomniałem wcześniej. Ilość zakończonych instancji które można realizować w pojedynkę lub wespół z kumplami i to nam da łączną sumę airdrop points'ów które będą decydowały o tym czy łapiemy się na, na różnego rodzaju mystery boxy to ważne, posiadanie NFT'ków oraz zagranie w różnego rodzaju instancji nie gwarantuje nam tego airdropu, ponieważ mamy ograniczoną ilość tych skrzynek i na pewno wszyscy się nie załapią, oczywiście to zależy także od aktywności użytkowników im więcej przedmiotów kolekcjonerskich będziemy mieli, uzyskamy większą ilość punktów. Im rzadsze te przedmioty będą, również większą ilość punktów możemy zdobyć. Jak wspomniałem wcześniej, twórcy starają się tutaj zmotywować graczy do dalszej gry i od następnego miesiąca wymagane będzie ukończenie przynajmniej jednej rozgrywki w danym miesiącu. Pamiętajcie także, że tych rozgrywek można realizować kilka. Im więcej, tym lepiej, ale maksymalną ilość bonusa, jaki można utrzymać, to jest 100%. Rozegranie jednej instancji daje nam bonus do punktów dropowych w postaci 5%, maksymalnie do 100%, czyli 20 instancji jak ukończymy w miesiącu, to mamy maksymalny bonus, jaki możemy z tego tytułu wyciągnąć. I na sam koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o yy, pocztówkach, które mogliśmy yy, pozyskiwać z, dzięki stronie Binance. Z racji jakichś tam problemów technicznych, twórcy obiecują, że na chwilę obecną nie będą brali pod uwagę tychże, yy, aby nie, nie wprowadzać zamieszania. Natomiast na pewno zrealizują w przyszłości kolejną akcję airdropową, właśnie dla posiadaczy tych pocztówek. Także na ten temat na pewno dowiemy się w przyszłości. To tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o airdrop big time. Wydaje mi się, że jest to kwestia, którą warto się zainteresować. Warto podjąć rękawice, ponieważ ci z was, którzy jakiegoś, jakiś aset w tej pozycji mają, jest duża szansa na to, że dropa uzyskają. Poza tym jest to dość ciekawa także opcja, aby odświeżyć sobie sam gaming z tego tytułu. I to tyle, co dla Was przygotowałem. Jeżeli ten materiał pozwolił zaoszczędzić Wam czas, Zostawcie subskrypcję, taktyczny komentarz i udostępnijcie na swoich social mediach. Dzięki wielkie wszystkim za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam.